Ja chciałem tylko powiedzieć, że Leo chyba miał skok rozwojowy i stał się strasznym gadułą i strasznie dużo mówi. Czy ty dużo mówisz? Tak. Bardzo dużo? Może zaśpiewamy piosenkę. Patrol nasz, patrol nasz. Przybędą nam, gdy mamy jakiś kłopot. Uratują nas Ryder oraz jego ekipa na dwa. Marshall, Zuma. Sky. Zobacz, jak ktoś to jest za 40 zł, to wie coś do trzymania laptopa na nogach. Może do łóżka by było dobre. Czekaj! Czekaj! Leo, z kim byś chciał do bawialni pójść? Dzień dobry kochani, witajcie w naszej weekendowej rutynie z trójką naszych dzieci. To moi drodzy, co widzicie za mną, co pokazuje mi mój mąż. Słuchajcie, to jest taka wieża z wygłuszaczy, których używa się w studio nagrań albo po prostu w miejscu, gdzie chcemy, żeby mniej się niósł dźwięk. Nie wolno gryźć mamy. Właśnie na stories nagrywałam, że mnie gryzie po prostu to i to nie, nic nie rozumiem, to nie można gryźć. Gryź siebie, swoją rączkę. I zaraz ubrania pogryzie wszystkimi, no. Leo ma skok rozwojowy, strasznie dużo gada, strasznie stał się taki, no właśnie taki. Zaczynamy naszą weekendową rutynę. Ja, żeby w ogóle ubrać tego pana, to ja się muszę tak, ja się jestem tak zmęczona, że się na drzemkę się nadaje, bo to mnie tak męczy, bo to jest tak, wiesz, fizycznie ciężkie. W związku z tym, że nasze biuro przenosi się z dawnego miejsca na górę tam, o Jezu, tutaj jest takie plamki, czarny? Ale to było zamalowane. Dobra, to mamy trochę bałaganu, w sensie zostały nam jeszcze tutaj meble, które musimy zanieść po prostu na górę. Tutaj jest Lajra już gotowa do wyjścia, Teo też gotowy do wyjścia. Nie, Lajra, chcę ci założyć spodnie normalnie. A no tak! Ale chciałam blaka! Jakiego blaka? Czarną folię. Teodor, co oni mówią? Co? Co to jest? A, na balony chcesz folię, tak? Leo dobra, okej. Okay. Leo ma w ogóle teraz taką fazę, że on nie dość, że gryzie, ma skok rozwojowy, to jeszcze jest taki roszczeniowy. On tak, wstaje człowiek rano, znaczy wstaje, budzi się przez dzieci i tak, 6 rano, a Leo mówi tak, tata, wstawaj teraz, albo na idziemy na dół teraz. Tata na dół. Już, ja chcę na dół. Tak mówisz? Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że przez ostatnie 3 dni czułem się źle, w sensie miałem cały czas zawroty głowy. Dzisiaj zrobiłem trening online, więc bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Czuję się tak na 70% idealnej sprawności. To właśnie wygląda nasz weekend. Synu, ja ciebie kocham, ale chodź tu to. Nie. Na siedząco, synku, na siedząco. Dobrze? No właśnie. Oni już są śpiący po prostu i dlatego tak to jest. Tak, jak nie są śpiący, nigdy tak nie jest. Po jednej jest taka, nie, po jednej mówisz, po jednej, z każdego koloru. A on mówi do mnie tak, nie straszyć mnie. I powiedziałam go, nie straszyć, tak? Nie straszyć? Tak. Boisz się sowy? Tak. Nie gryź. Gdzie jest sowa? Mama, tata jest sobą? Tak. No, ogólnie coraz lepiej u niego, jeżeli chodzi o mycie zębów. Dawaj, myjemy ząbki. Ząbki, ząbki, czas już umyć ząbki. Czas już umyć te ząbki, żeby czyste były. Hej, puszczaj. Ząbki. O ty. Bardzo cię kocham. A ciebie też. Tato, tato! Pada tato! Pada śnieg? Tak. Pada śnieg, pada śnieg. Wyjmujesz mi babę? Czy ty rozwaliłeś wieżę? Przez... Nie ja. Nie ty, a kto? Ja.
Jednak ty? Nie. No po prostu nie. Zostaw, Lajrek. Proszę tego nie ruszać, to jest na sprzedaż. Kto chce kupić takie, bo my nie potrzebujemy na górze, bo mamy dobre wygłuszenie. W poprzednim biurze było złe, a w tym jest dobre. No to ja pomogę. Dzięki. Jezu, nie, ja proszę nie wierzy. Sama. Nie, no przecież on też rozwalał, to może i składać. Nie. Tak. Ja sama. Nie. Ja też. Zobaczcie, ja to jest kurde. Sama. Kłócą się o to, kto sama będzie sprzątał. Dobra, ale podaj mi. Sama. Ale nie wrzucisz, bo jest za wysoko na skarbek. Da sobie radę. Dobrze. Dobra. Teraz mocna jest taka, że ty zabierzesz dzieci ty do samochodu. Dała radę. Tak! Mocna jest taka, że ty zabierzesz dzieci do auta, a ja sobie zjem w spokoju. Słucham? Ja mam nowofrola. Nie! No wiesz co, teraz tylko wykorzystał. Raz ej, no właśnie. Będzie na mnie. Jak okazał się być chory, nagle ja jestem tą złą. No właśnie, zawsze ja mam nadzieję, że nie będziecie nas hejtować za to, że jakby my sobie tak po prostu robimy, no ja, bo wolimy się śmiać z tego, niż jakby traktować to na poważnie. Co? Ja, więc ja sobie często robię, jak Ola coś do mnie nie mówi, a ja, serio? Serio? Na pewno każesz mi to robić? Ja mam nowotwór. Oni się biją, zobacz, oj, my tego nie sprzedamy. To jest nieużywane, bardzo dobrze traktowane, słuchajcie. Wychodzimy z domu. Fakt, mam jednego buta, bo nie by się za poziom. Gdzieś inni na schodach. Nie! Co? Co się nie dzieje? Dzieciaczki, za chwilkę będziemy w samochodzie. Nie, będzie tak fajnie, pójdziecie spać, prawda? Buta zakładam drugiego. Dzieci, słuchajcie, nie zakładamy im butów, żeby nie wyszły nam na śnieg. Bo jak wyjdą na śnieg, to najlepiej zacznie robić aniołki. Będzie cała opaćkana, będzie trzeba wrócić do domu. Przebrać wszystkich. Chcę! Fajnie! Przecież jedziesz, nie? Mówiłam, że jest roszczeniowa. Tam są śmieci, które musimy wynieść. To jest takie zachowanie, to po kim to? Nie wiem. Nie wiem. Nie, no po mnie na pewno nie. Jesteśmy już w środku w samochodzie. Psi patrol się zaczyna. Jest mama, jest Lajra. Tam daleko jest Teo, jest Leo. Ruszamy w podróż. Tata odśnieżał drogę, ja odświeżałam samochód. I bardzo fajnie, bo nie było lodu, więc spoko. Nie trzeba było skrobać. Kochani, jeszcze odnośnie ostatniego filmu chciałem wam bardzo podziękować za wiadomości prywatne, które powysyłaliście, za komentarze, bo tyle wsparcia, które ja dostałem, które też dostała Ola. Jest to nieocenione. Jest to nieocenione. Na pewno to bardzo, bardzo pomaga. Bardzo się cieszę z tego powodu, że wiele osób zmobilizowałem, zmotywowałem do tego, żeby porobić sobie więcej badań, bo okazało się, że jest sporo osób, które mają bardzo podobne objawy do moich, a które nie dotarły do tego badania, które ja miałem. Bo miały na przykład stwierdzone szumy uszne i tyle. Albo szumy uszne, taka ten uroda. Ten A, przepraszamy, bo my nagrywamy vloga, a wy chcecie oglądać bajkę i jakby oczywiście już kończymy, nie ma problemu, dzieciaczki. Także dziękuję bardzo. Nie nagraliśmy, tylko będziemy nagrywać też Q&A, bo... No już. Daję głośniej, dobra? Bo oni tu oglądają na tym ekranie. W sensie, niby siedzą tyłem, ale mają lustro, jak widać Leo, no nie? Dzielne psy, łohoho! Będziemy nagrywać Q&A, poprosiłem o zadawanie pytań właśnie na Instagramie i tam będzie więcej wyjaśnień, więcej odnosień. Odniesień. Mam nowotwór, tak? Przestań, nie tłumacz się tym za każdym razem. To są właśnie te nasze żarty, pamiętajcie, że to ja jest nasze. Ja też dziękuję za wyrazy współczucia dla mnie jakby przy tym filmie, bo no widać, przynalazło się, tak? Jej, tam było taki był komentarz a propos tego, że Ola jest materialistką, że jak tam, o, poszliśmy do naszego Mercedesa, że taki moment by nagrała. Tak. Kochani, ten no. Mercedes, tego Mercedesa my kupiliśmy chyba za 12 tysięcy. Nie, jakby... za 11. Za 11, o, za 11. Więc naprawdę, to był Mercedes Cabriolet i tak dalej, który był po prostu klasykiem. Sprzedaliśmy go niedawno, tak swoją drogą, więc no... Sława z niej materialista. Ale jakby sława. Rozumiem, że ktoś to mógł tak odebrać, bo nawet sami o tym rozmawialiśmy po filmie, że po co ja w ogóle powiedziałam Mercedesa, a po prostu my tak mówimy między sobą, jak rozróżniamy nasze samochody. W sensie teraz nie chwalę się, że mamy kilka samochodów. Nieważne, no kurde, teraz zabrzmiało, jakbym się chwaliła, że mamy kilka samochodów. Dokładnie. Ja teraz mamy dwa. Ale wszystkie mamy używane i nie nowe. Zastańcie! Dobrze, już... Kończymy vloga. Znaczy, w sensie tą część. Tą część, to poczekajmy. Ale córeczko, nie chcemy, żebyś krzyczała do nas też tak. To no, nie jest to jest okay. Niefajne. Możesz powiedzieć na przykład, rodzice, jesteście trochę za głośno. No, przeszkadza mi to w oglądaniu bajki. No, chcesz powiedzieć teraz tak? Tym razem chcielibyśmy, żebyś tak powiedziała, tak? Rodzice, za głośno jesteście. Dobra, idziemy na kawę.
Super, kochanie. No, będziemy już teraz ciszej. Laira właśnie już zasnęła, więc możemy troszkę porozmawiać. W ogóle pierwsza zasnęła przed Leo. Ale ona była już wcześniej zmęczona, dlatego taka była, wiesz, troszkę... No nie, przy nich nie używamy tego słowa, ale... No. I chciałem powiedzieć, że w ogóle my kiedyś, można powiedzieć, że nagrywaliśmy dużo serii. To nam pozwoliło się dosyć mocno wybić na YouTubie. Ej, poczekaj. My nie możemy używać tego słowa nawet na filmie. Powiedzmy nasze dzieci, że vlogi oglądają. A no tak. Wypikaj to. Dobra. To... Tylko ty może zrób napis zamiast tego, żeby nie było, że przeklnąłeś. Tak. No. I dodam wyjaśnienie, albo nie, teraz wyjaśnienie, że nasze dzieci oglądają, więc nie chcemy używać takich słów. No tak, że oni oglądają nasze vlogi, więc to trochę takie niefajne by było. I chciałem powiedzieć, że ja myślę właśnie o tym. Dzisiaj na przykład jedziemy do takiej restauracji, w której jest bawialnia. Ja wyszukiwałem różne restauracje w Warszawie, w których jest bawialnia. My znamy takie restauracje i w ogóle kiedyś, już jakiś czas temu myśleliśmy o tym, żeby zrobić tak, żeby robić takie filmy, gdzie będziemy do takich restauracji się udawać i będziemy po prostu wam je przedstawiać. Napiszcie, czy to fajny pomysł i czy chcielibyście coś takiego, bo ja osobiście sam bardzo często właśnie takich miejsc szukam. Albo żeby zrobić takie tournée po Polsce, po całej Polsce, żeby posprawdzać takie miejsca. Wtedy mielibyśmy od razu wyprawę taką fajną. No, a my lubimy wyprawę. W międzyczasie podjechaliśmy do miejsca, które bardzo lubimy. To jest Wiele Dobrego na Wilanowie. Macie tam eko jedzenie plus bardzo fajną taką restaurację, gdzie można zjeść pyszne śniadanko. Zakupy zrobione w bardzo fajnym miejscu. Wiele Dobrego. Okazało się, że w miejscu, do którego chcieliśmy się udać, wszystkie stoliki zostały już zarezerwowane na ten dzień. Dlatego pojechaliśmy do innej bawialni, w której też mogliśmy zjeść sobie obiad i dzieci mogły się fajnie tam wybawić. Kiedy gwiazdy się nie zmocą, wszystkie dzieci na wzór podrążone są właśnie na te odor, tylko nie. Wróciliśmy do domu. Finalnie nie pojechaliśmy do tej restauracji takiej fajnej, do której mieliśmy jechać. Jutro jedziemy. Dlatego, że nie było wolnych miejsc i jedziemy jutro. Byliśmy w knajpie, że tak powiem, rezerwowej. Oglądam ziemniak, no trudno. Ale ty też wyglądasz jak ziemniak, zobacz. I mam taką rozkminę, słuchajcie, bo myśleliśmy, żeby jeszcze przed moją operacją pojechać sobie na wyjazd. No. I ja tak przepytam Oli, bo tam ona najpierw to zaproponowała. Ja mówię, ale... To ja zaproponowałam. Tak. I ja mówię do niej, ale ty naprawdę chcesz jechać na taki wyjazd? Ja mówię, no nie. Nie. I wiecie, że ja chyba też nie chcę. To jest takie dziwne, no nie? No, ale dlaczego nie chcesz? Bo ja nie mogę powiedzieć, dlaczego ja nie chcę. Ale ja powiedziałem dlaczego. Dlatego, że ja potrzebuję miejsca idealnego, żeby mi to sprawiło przyjemność. Ale to ja z innego powodu jeszcze. Ja na przykład dlatego, między innymi, że po prostu z dziećmi jest ciężko, więc po co mam jechać i wydawać kasę i płacić za to, żeby było mi ciężko gdzie indziej? Nie, ja tak... To jest pojechanie, nie wiem, do hotelu byśmy byli, nie wiem, do jakiejś, nie wiem, Hiszpanii, Turcji. Nie mówię, że teraz, bo w niej zawsze jest ciepło. No, ale powiedzmy, że jest ciepło, tak jest lato. Właśnie, wiesz, co jest najgorsze na takim wyjeździe? Do hotelu, gdzie są leżaki, jak ja nawet będę mogła, nawet usiądę na tym leżaku. Trochę tak, a wiesz, o co chodzi też? No. W domu mamy rutynę. I jest dużo łatwiej z dziećmi. Ola tak patrzy na mnie, bo ja tak się teraz zastanawiam. Jesteś znormalny czymś. Mówi, nie, po prostu rozkminiam, że chciałbym schudnąć bardzo. Na czym polega ten film? Który film? To jest rutyna. Czyli co mieliśmy teraz powiedzieć? W sensie nie planowaliśmy tego. Pytam cię teraz, Naszą rutyną jest to, że dzieci usypiają w samochodzie w weekend. Tak. Znaczy, nie, to nie jest rutyna. Nie, weekend, znaczy nie, że w weekend, po prostu czasami tak robimy. Czasami. Rzadziej. Ostatnio rzadziej. Bardzo rzadko nawet bym powiedział. Tak, ostatnio rzadko. Ale dzisiaj jakby tak zrobiliśmy, już skoro byliśmy na wyjściu i była 17, no to człowiek już poczekał dłużej, żeby jednak zasnąć w samochodzie. Ale nie martwcie się o ich uzębienie, mamy szczoteczki do zębów w samochodzie, mamy pastę do zębów. Także higiena zachowana. Chciałem też powiedzieć, że mówiłem wcześniej, że dobrze się czuję i że fajny dzień. Po południu się to zmieniło, znowu miałem te zawroty głowy, niedobrze mi było po prostu. No i teraz mam taki... Tak, jest umiarkowanie. Buja jak na łodzi, ale... Jesteśmy w kolejnym dniu, tam w tle sobie leci Bez Planu. Pewnie kojarzycie ten kanał, to jest kanał taki podróżniczy. Teraz idziemy do samochodu. Laira jest już właściwie gotowa, mama jeszcze tam myje z nią zęby. Dzieciaki, w sensie chłopaki, śpią jeszcze. I spotykamy się właśnie w tej restauracji, o której mówiliśmy, w tej restauracji, gdzie jest ta bawialnia.
Spotykamy się z naszą byłą nianią, czyli z Kasią, z jej chłopakiem, konkubentem, tak? Z konkubentem oraz z Kornelią, czyli jej córką, więc bardzo się cieszymy, będzie fajne spotkanie, zaraz tam się przeniesiemy. Dojechaliśmy już do Konesera, Lajreńka jeszcze sobie śpi. Tam mama poszła z Leo zobaczyć tak zwaną koparę, która jest odśnieżarką, czy czymś takim. A Teo sobie leży tutaj w wózku. Była kopara? Tak. Fajna? Tak. Mała czy duża? Duża. O, to fajnie. Tutaj, a wejście dalej, dobra. Co byś chciał zjeść? Leo, co byś chciał zjeść? Kolorowanki. A, ty chcesz kolorowanki? Tak. Dobra. Pani zaraz przyniesie, powiedziała, że zaraz przyniesie kolorowanki, wiesz? Kolorowanki? Tak. Kasia, opowiedz, jak tam Kornelia? Dobrze. Na pewno? Ale w tym momencie to lepiej niż w ogóle pierwszy miesiąc, no nie? Pierwsze trzy raczej. Tygodnia jest dobra. Nie, oczywiście. Tak. Dietę jeszcze rozszerzasz? Nie. Pamiętaj, że nie może być dziecko, musi siedzieć, żeby można było dietę rozszerzać. Nie. A co jest? Nie, jakiej gotowości. Tak, to też, ale mama, jak już... Musi pion utrzymywać. Nie. Tak. Ale chodzi o to, słuchajcie, że to nie jest tak, że ma siedzieć, że jakby nie rozszerzamy diety, jak nie usiądzie. Jeśli nie usiądzie, a minie szósty miesiąc życia, to rozszerzamy, ale wsadzamy do rozszerzania diety. Tak, ja w ogóle nie wiedziałam tego. Znaczy, wiedziałam, że musi oczywiście nie należąco, ale myślałam, że jak na przykład posadzę, nie wiem, foteliku nie zapięty, to będzie okej. Ale to nie można tak. Myślę, że na kolanach w takiej pozycji, taki musi być łuk jakiś tam taki konkretny. Wiedziałaś, tak? Czytałam. Tymczasem ja przy dziecku. Dzieci mają frytki, no tak, wiem, że to nie jest super zdrowe, ale im zamówiliśmy. Plus jeszcze kolorowanki. Pizza dla dzieci przyszła. Czy na białko mleka? Na jedzenia pizzę? To by pasowało, bo nie wszystko. Dobra. Leo, pizza? Tak. Przyszło jedzenie dla dorosłych. Ja zamówiłem sobie łososia. Goście zamówili sobie podwójnego hamburgera. Oraz Kasia zamówiła sałatkę i także podwójny hamburgerek dla Oli. Pani ci narysowała? A może chcesz, żeby jeszcze ci na buźce na przykład serduszko namalowała? Na policzku tutaj, to możesz jej powiedzieć. Tiramisu przyszło, Lajreni chyba bardzo smakuje to tiramisu, co? Kącik zabaw jest całkiem spory, jest też zjeżdżalnia z kulkami. Dzieci zniknęły w nim nam na jakieś 2 godziny, co dało nam mega dużo swobody przy stoliku. Kochani, to już jest kolejny dzień, wyszliśmy z restauracji, dzieci nam zasnęły w samochodzie, poszły spać, było wszystko fajnie, obudziły się o 3:30 i była masakra, masakra, po prostu jedno się budziło, drugie próbowało zasnąć, później następne się budziło i tak, no właściwie do tej pory, czyli do godziny 10, ja spałem może, nie wiem, może z pół godziny o 3:30, ale o dziwo bardzo dobrze się czuję. W ogóle wczoraj miałem fantastyczny dzień, jeżeli chodzi o moje samopoczucie. Weekend był mega udany. Następny film to będzie Q&A związane z moją chorobą. Żegnam się, buziaki. Mua.